O, też coś porobi. Jak nie za bardzo, nagrywając chłopaków oczywiście. Cześć, dzień dobry, witam was na dzisiejszym vlogu. Dzisiaj dotarłem na pump track, na najlepszy, największy, najmodniejszy pump track w Polsce. Zwał jak zwał, w każdym razie jesteśmy w Skarżysko Kamiennej, odwiedziłem Filipa z Kowrona. Mamy dzisiaj najzimniejszy dzień tego roku, tego sezonu. No wiecie o czym mówię, tej jesieni. W każdym razie temperatura spadła poniżej zera i jest naprawdę zimno. Filip tam się już rozgrzewa, ja zaraz zamarznę, ale pokażę wam co tutaj możecie pojeździć, co tutaj możemy pojeździć i zobaczymy, ponagrywam coś. Zaczniemy od najmniejszej tutaj linii na pump tracku. Grzesiu tam odda rozgrzewkowe kółko, pętelkę. Ciach. Taka najmniejsza tutaj linia, ale nie najkrótsza. Grzesiu już wygląda całkiem rozgrzanego. Idziemy kawałek dalej. Adam, jak się bawisz? Fenomenalnie, tylko zimno. Fajnie, masz gogle. Wiatroodporne. Rozgrzany? Jest coraz lepiej, ale jest bardzo zimno dzisiaj. Grześ kłamie, jest piękne słońce, tropikalne. Macie słońce. Dorwiemy gospodarza. Co tam, ciepło jest? Ciepło jest? Nie, dzisiaj nie jest ciepło. Ale jakieś triczki pokażesz? Pokażę jakieś triczki, coś tam porobimy, chłopaki też coś porobią, Paweł też coś porobi. Jak nie za bardzo, nagrywając chłopaków oczywiście. Teraz przymęczymy Filipa, żeby pokazał jak się jeździ tutaj tą średnią linię. Średnią czy największą? W sumie to jest największa linia na pampie, nie? Start największej. Tak, start, gdzie jeszcze nie ma półki na starterze. Ale pokażę wam stolik, który no, jest taki niepozorny, a jednak trzeba się troszkę postarać, żeby go dolecieć. Dobra, dawaj linię. No i pojechał, ja nie mam siły za nim biegać, ale chciałem wam pokazać ten stolik tutaj, ten oto stolik, który jest długi jak 3 rowery albo 4, zależy jaki to ma rower. No trzeba naprawdę się dobrze tutaj wpompować, żeby go dolecieć, zaraz wam pokażę. Widzicie, pamcach można naprawdę w różny sposób tutaj sobie używać. Nawet chłopaki na hulajnogach walczą, ale to nie jest vlog hulajnogowy, więc nagrywam rowery. No i tym oto sposobem znaleźliśmy się na najciekawszej sekcji. No na tej najbardziej znanej z Instagrama, z internetów i... No i w Polsce to jest jedne miejsce, gdzie mamy... To... Wejdę do tej kuli, ale echo. Ciach. No jest to na pewno ciekawa przeszkoda. No i na żywo już nie jest takie to oczywiste, jak to trzeba przejechać, jak się mogło wydawać, jak się może wam wydawać. Ale zaraz powalczymy. O, Grzesiu przejechał, ale nie widzieliście. Leci Filip gospodarz. Leci. Pyk. Tak. To jest gość, który na pump tracku jeździ jak po skateparku. Pięknie, no, ale jest zimno, nie? No, lekko nie ma. Nie ma co tutaj szaleć. Asfalt wyjątkowo twardy. Najtwardszy w tym roku. Bawi się gość. Pyj, jest krótko. Tam jedzie Grzesiu i robimy zdjęcie. Jak Grzesiu jedzie kulę, a ja vloguję. Mamy zdjęcie, Adam? Mamy.
To Filip to ma tutaj obcykane, no naprawdę, jak w domu. Koło ale całe? Twardo, ale twardo, koło całe. Jakieś triczki porobione, pora teraz na kulę. Patrzcie jak ona jest wielka. Kawał kuli. Nie, zobaczymy jak się to jeździ. Jo! Co, w miarę spoko chyba było, nie? Kozak. Fajnie, zaraz dawaj ciebie nagramy. Zobaczymy jak gospodarz tutaj jeździ głową w dół. Dawaj, dawaj. Ciebie. Tak, a teraz Adam rozkłada tutaj lampy. Są takie świecące kamienie, widzieliście. I będziemy robili zdjęcie na miniaturkę prawdopodobnie. Mróz, ciemno, ale Filip jeszcze wali linię. Co, jest zimna? Mega zimno. Jeszcze dzień w tym roku. Typową, to jeszcze jedna linia. Dwa, siedem bar, cyk. Pyk. To się nazywa skateparkowy as. I piękny. Zamarzły. No, nawet fotograf zaliczył lupa. Także teraz moja kolej na fotografię. Trzeba się rozpędzić, bo za wolno nie wolno. Cyk. Pyk, zobaczymy co tam mamy. Jak Adam, będzie miniaturka? No nada się. Wow, głową w dół. Porządnie, porządnie. Dobra, mamy już noc, miniaturka sfocona, całkiem fajnie pojeżdżony. Pierwszy raz tutaj jestem mega zadowolony. Dobrze pojeżdżony. Dokładnie, pierwszy i nie ostatni. Filip mówi, fajnie, ja się cieszę, dobrze spędzony dzień, może strasznie, ale to strasznie zimno dzisiaj było. Uff, dobra, to co? To dzięki za jazdki. Dzięki. Widzimy się. No a wam dziękuję za obejrzenie tego vloga, widzimy się w jakimś kolejnym materiale. Koniec.